mają materac, sucho. Mogą się teraz baraszkować sobie. Deszcz im nie pada. Romeo, kicia! Chodź, kicia! On zawołał, mi leci. Będę teraz w koło ganiać. Tam specjalnie taką lukę zrobiłem, żeby między murem a tą lodówką, żeby mogły przechodzić sobie swobodnie. Bo te lubią takie zakamarki. O, się teraz tam bawią. Ten tutaj teraz. No i tak kółko. Ciuciu babkę. Rozkoszne kociaki. Można godzinami patrzeć, jak figlują. Psy tak nie figlują jak koty. Koty są zabawne. O, wszedł. O, wypchnęła go. Wypchnęła go. No proszę, wchodzą. Rozkoszne, zabawne kociaki. Tam położył miękkie siedzisko. Jedno w środku, drugie na zewnątrz. Aż styropian leci w wióry. Julia to się taka zrobiła teraz bystra, baraszkuje, figluje, wygłupia się, biega, gania, zaczepia. I o dziwo, ona jest grubsza od Romeo. Romeo jest raczej taki, może nie szczepiorek, ale taki szczupły. Proszę. Troszkę jakby dłuższa. Ona z kolei tak jakby trochę krótsza, ale taka baryłeczka. O, a to idzie kolega Mariusz, który wyjada tutaj kotom jedzenie. Chyba mnie nie widzi i idzie. Zaraz mnie zobaczy. Patrzę, czy jest jedzenie, czy nie ma. Nawet karmę zjada kotów. Nawet karmę kotów zjada. Coś niesamowitego. A ja myślałem, że to koty tak zjadają. A to jest mieszkaniec pośledzony. Podobno wychowywał się ze zwierzętami. Proszę, je jak jakieś rodzynki. No, chodź. No. I mówi się, straszy się. No nie ma.
proszę. Trochę zjadł. Resztę wylał. No. Fachowcy poszli. No proszę. I byliśmy świadkiem mimowolnym tego, co już wcześniej widzieliśmy, że Mariusz wyjada kotem. No, wiedziałem, że zupę mleczną, ale nie wiedziałem, że on też suchą karmę. No to jest dla mnie zaskoczenie. I wygląda, że nie ma co kotkom sypać w dzień. Tylko dopiero na noc po kolacji. No nie wiem, co powiedzieć. Jestem zaszokowany tym, co zobaczyłem, że Mariusz nawet suchą karmę je.